Siemanko drodzy widzowie z MMA Piwnicy, Patryk Kaczmarczyk, moim skype'owym rozmówcą. Siemanko Patryk. Witam serdecznie. I co, uśmiechnięty po gali, wszystko jak należy widzę. Kilka słów takich podsumowań na gorąco tego, co wydarzyło się w Nowym Sączu, zanim przejdziemy do pytań dokładniejszych, jak to wyglądało twoimi oczami. No na pewno ciężary były w samej walce, było ciężko. Na początku byłem bardzo niezadowolony ze swojego performance i tak dalej, ale jak obejrzałem tę walkę, no to już stwierdzam, że trochę nie miałem racji, że jednak w moich oczach w walce to gorzej wyglądało niż później, jak sobie to odtworzyłem, bo kilka razy tą walkę oglądałem, analizowałem. Wiadomo, że wciąż nie jestem do końca zadowolony z tego, co tam się działo, ale no finalnie jestem szczęśliwy, że mimo przeciwności losu udało mi się przepchnąć gdzieś tam tą wygraną i zrobiłem to w miarę mądrze, bo tak naprawdę mało w tej walce zebrałem. Gdzieś głupie błędy parterowe nie pozwoliły mi wygrać też drugiej rundy, bo dałem się tam sweepnąć. A tak to naprawdę na plus. Wiesz, ludzie gdzieś tam nie doceniają ciągle tego Danu Torcilli, ale ja uważam, że to będzie naprawdę grube nazwisko gdzieś w przyszłości i no, mega spokój w walce, kreatywność, naprawdę porządny zawodnik. No właśnie, bo z reguły to jest chyba, Patryk, odwrotnie, że zawodnicy są bardziej zadowoleni po walce z walki, niż jak później ją obejrzą, co nie? No bo a u ciebie jest odwrotnie i właśnie strasznie tak zmartwiłeś mnie tym, co powiedziałeś po walce właśnie, że byłeś niezadowolony, że zacząłeś tam przepraszać. Skąd to się wzięło w twojej głowie w ogóle wtedy? Wiesz co, stary, no ja miałem, kurwa, no nie chcę już, wiesz, cały czas o tym gadać i zganiać wszystkiego. Ja miałem tam cholerę problemów zdrowotnych przed samą, one zaczęły się w dzień, kurde, gali, nie? Obudziłem się i miałem strasznie kłucie żołądka przed samym mostkiem, gdzie nawet jak rozruch robiłem, to mówię do Alberta, że słuchaj, Albercik, że coś jest nie tak, że ten brzuch mnie boli, że nadczo tu przyszedłem, a i tak czuję, wiesz, że coś jest nie tak. A on mówi, że spokojnie, przepalimy, będzie dobrze, wiesz. No i w ciągu dnia gdzieś tam cały czas to czułem, wiesz, tylko że jak się nie ruszasz, nie trenujesz, to nie jest aż takie straszne, nie? No bo wiesz, no czuję to, ale idę sobie normalnie, jadę tam, jeszcze później jakąś owsiankę zjadłem, wiesz, takie same jakieś, wiesz, rzeczy bezpieczne. No i gdzieś będąc w tej walce już, tam nie będę już mówił, co było na rozgrzewce, bo to nawet nie... No, ciężka sprawa, ale już nawet będąc przed samym wyjściem do walki, ja w głowie miałem taki, kurde, stres. Ja mówię, dobra, co by się nie działo, tylko złap, sklinczuj, wywróć, nie daj Boże, żeby coś trafił. Tam szczerze przysięgam wam wszystkim, którzy to oglądacie, wystarczył jeden dobry cios na dół i ta walka by się skończyła, nie? Naprawdę, dużo szczęścia w tym, że wiesz, że jednak no Danu gdzieś ciągle celował tą głowę i tam na głowę pozbierałem szwy mam, ale jestem cały i walka do przodu. No a dlaczego to wyglądało u mnie tak źle? Bo w walce nie skupiałem się w 100% na tym, co robię w walce, tylko ciągle miałem taki duży stres wewnętrzny, że kurde, zaraz to się może coś źle skończyć, wiesz o co chodzi. I walcząc nawet z nim, nie myślałem jakby o kolejnych ruchach, tylko już później to już przełączyłem sobie, bo wiedziałem, że ta głowa nie jest na miejscu i przełączyłem myślenie 100% słuchać tego, co mówi narożnik. I to gdzieś w dużej mierze uratowało mi tą walkę i ten występ, no w sumie nie był taki zły. No, między w skali od 1 do 10 dałbym sobie jakieś 5, nie? To nie jest tak, nie było tragedii. A wiadomo, co to były za problemy, skąd się wzięły? Wiesz co, w przyszłym tygodniu mam szereg badań, gdzieś już skonsultowałem to z lekarzami, bo to nie jest pierwszy raz, gdzie ja miałem jakieś tam problemy żołądkowe i wiem, że to wydaje mi się, że może to być tak, że po prostu mój organizm jakoś ciężej wraca do siebie po... Bo wiesz, bo zbijanie wagi miałem bardzo łatwe. Ja przyjechałem na Media Day, ważąc 70 kg, to ja tam, stary, ja rano jak się obudziłem, to miałem kilogram do zrobienia. Ja kilogram zrobiłem, jedną wannę, wiesz, nawet, kurde, nic mi nie było. Wstałem normalnie na wagę, uśmiechnięty, zadowolony, zacząłem się nawadniać, ładowanie, wszystko zajebiście. No i co? I dopiero następnego dnia się pojawiły te problemy i wiem, że kilka razy już miałem to uczucie, no ale teraz to było tak spotęgowane, że muszę dojść do tego, co jest z tym nie tak, bo nie mogę z tym walczyć. Na pewno nie mogę walczyć z bardzo mocnymi gośćmi, którzy teraz z którymi się będę bił,
Muszę zrobić tak, żeby tego problemu nie było i muszę to wyeliminować. Ale, no to jest... ale nie ukrywam, że mimo tego uczucia ja dalej byłem w stanie pracować normalnie na takim normalnym tętnie, wiesz. Może jakbym się jakoś krańcowo zmęczył, to nie wiem, czy już się zżygał tam, czy coś, no nie, coś się stało. Ale po prostu największym problemem było to, że ja nie mogłem przyjmować ciosów na dół. I to trener mnie tak packą na rozgrzewce pacnął w brzuch, no i no nie, jakby się to zobaczyli, to był cyrk, nie? Chyba zmora na każdego zawodnika, najgorsza zmora, jakieś problemy zdrowotne w dniu walki, nie? No wiesz co, ja robiłem wagę i miałem w głowie takie, kurwa, jest za łatwo, nie? Idzie za łatwo wszystko, za pięknie, wiesz, obóz piękny, wiesz, tutaj obozy wszędzie, sparingi świetne, tutaj wiesz, tutaj gdzieś nagle treningi z Mattim Gamrotem, tu wszystko zajebiście, za dobrze. Jak jest za dobrze, to znaczy, że coś się wypierdzieli. No ale finalnie fajnie jest to, że wiesz, że mimo tych przeciwności losu, mimo tego, że tyle rzeczy, tyle było przeciwko mnie, wygrałem tą walkę. No i uważam to za cenny skarb, gdzieś w przyszłości na pewno Danu potwierdzić, że to jest cenne nazwisko w moim rekordzie. Jak atmosfera w Nowym Sączu, bo no to co się tam działo, to dawno tak się nie działo chyba, nie? Nie, klasa, powiem ci, że sam gdzieś, bo ja tam wcześniej walk nie oglądałem, wiadomo, nie byłem na przykład na walce Kamila Szkaradka, gdzieś słyszałem ten doping, jak czekałem właśnie na swoją walkę. No ale to, co było w walce Roberta Ruchały z Parnasem, jak gdzieś tam byłem przy samej klatce, oglądałem tą walkę, no to klasa bardzo mocna, nie? Że powiem ci, że już sam miałem ciary i mówię, kurde, żeby ten Robert to wygrał, to tutaj oszaleją ci ludzie, nie? Już naprawdę sam zacząłem trzymać mocno kciuki, mówię, kurde, żeby jakoś go strzelił, jeszcze jak go trafił tym prawym, mówię, chyba kurwa to zrobi, nie? No ale pokazał jednak Parnas, że no jest liga, nie? Do walki Roberta z Parnasem wrócimy za chwil kilka, natomiast teraz może chwilę o twojej walce. Pierwsza runda wygrana zapasami, druga runda przegrana chyba właśnie przez te sweepy, o których wspomniałeś. I co, wychodząc do trzeciej rundy, to miałeś świadomość, że to jest runda o wszystko, nie? Tak, ja wiesz, ja cały czas byłem umysłem pełni w 100% świadomy w tej walce, bo wiesz, pierwszą rundę wygrałem tak naprawdę do jednej bramki, nie? Mówię sobie, kurde, siadam na nożyku, mówię, ty, dobrze jest, nie będzie problemów z tym, wiesz, z tym, co się dzieje, normalnie wygram tą walkę. No ale w drugiej Danu naprawdę tam kilka razy fajnie zaskoczył i no i gdzieś ta walka zaczęła się wymykać spod kontroli, jednak jak usiadłem do narożnika na tą minutę, uspokoiłem się i wtedy właśnie mi się przełączyło to, że w 100% słucham tego, co narożnik mi mówi, nie? No i wykonując wszystkie te polecenia, naprawdę też wydaje mi się, że dosyć gładko wygrałem tą trzecią rundę, bo pierwsza i trzecia runda, jak oglądałem kilka razy już tą walkę, no to tak w 100% no nie da się to w inną stronę zapunktować niż dla mnie. A na gorąco po walce, bo właśnie mówisz, byłeś niezadowolony ze swojego występu, ale byłeś pewny w werdyktu, że pójdzie dla ciebie, nie? Nie, zdecydowanie wiedziałem, że pierwsza i trzecia runda to jest, wiesz, wiedziałem, że to wygrałem, tylko że byłem taki, kurczę, zażenowany, bo myślałem, że to było po pierwsze dużo, dużo nudniejsze niż to było faktycznie, bo gdzieś tam w tej walce były mimo wszystko emocje, przez to, że wiesz, że przegrałem tą drugą rundę, no i w miarę mogło się to dobrze oglądać. No ale ja wiedziałem, że mam dużo więcej w zanadrzu, że mogę zaoferować w tej walce, wiesz, że tak naprawdę nie pokazałem tego, na co tak ciężko pracowałem i byłem zażenowany tym faktem właśnie, że nie pokazałem tego, co przygotowałem, to tak, tylko że z drugiej strony dobrze mi potem w sumie wszyscy trenerzy, wszyscy mówili, że kurwa, przecież tego nie straciłeś, nie? Że w następnej walce możesz to pokazać, że to nie jest tak, że coś straciłeś, wygrałeś walkę, a to, co przepracowałeś, to zostanie i pokażesz to w przyszłości. No ja wiesz, a ja na gorąco jestem emocjonalny, zawsze mówię to, co czuję i to, co myślę. No i też nie ukrywam, że pewnie sobie trochę zabrałem tym, co powiedziałem w wywiadzie. No bo ludzie, wiesz, jak są, powiesz coś, to oni od razu to podchwytują i jadą z tobą, nie? Że o, że taka ciężka walka, że ledwo wygrałeś z małolatem, coś tam, wiesz. A tak naprawdę nie ogarniają, że ten małolat, kurczę, może pół dywizji wyciąć tak naprawdę. Robert Ruchała, Saladin Parnas. Parę słów na temat tej walki. Jakie są twoje przemyślenia z Robertem? Miałeś okazję się już bić z Parnasem, pewnie chciałbyś mieć okazję się bić w przyszłości, więc jak to wygląda z twojej perspektywy? To znaczy, wiesz co, no kurde, trzeba podkreślić, że ten Saladin to jest naprawdę, no
mega mocny gość, nie? I tam nie wiem, tam gdzieś weszło mi ostatnio, ktoś napisał, że od 11 roku życia w treningu sportów walki, od 11 roku życia, że lubię MMA. Nie wiem, czy to jest prawda, ale widać to, nie? Widać, że ten chłopak nie pozwala sobie popełniać błędów. Jedynie co, to można gdzieś go na jakiejś takiej chaotycznej wymianie, jak właśnie Robert na początku. Nie rozumiem, dlaczego po trafionym ciosie poszedł w zapasy, nie? Bo to kurde, ja już kilka razy widziałem to na walkach, czy zawodników gdzieś w UFC, czy ten, że trafiają cios, podłączają gościa i idą w zapasy, nie? Nigdy w życiu nie miałem takiego odruchu. Ja zawsze jak trafiam gościa, no to staram się zrobić mu jak najwięcej krzywdy, nie? No a wiem, że tymi zapasami to dam mu czas, że jednak... No ale rozumiem też sytuację Roberta, który u siebie w mieście, tam były takie emocje, to wyjście, które mu zrobili, wiesz, wydaje mi się, że to też mogło mocno obciążyć go, tam nie wiem, czy dodało mu skrzydeł, czy jeszcze obciążyło go psychicznie, bo to było naprawdę, no, ja, gdzie, wiesz, nie jestem jakimś super ziomalem z Robertem, to ja czułem, że, kurwa, dzieje się coś dużego, nie, miałem ciarki, wiesz, jak ta walka się zaczęła toczyć, nie, przez tę całą publiczność, nie. Także wyobrażam sobie, jakie on miał na sobie ciśnienie, ale jakie też skrzydła przez tą walkę, przez tą publiczność. No i pierwsza runda to chyba nawet przez ten knockdown była dla Roberta, nie? Tylko że pokazało to, że im dalej w las, tym Saladin no, nie pozwolił sobie zrobić żadnego błędu. No i taki chłodny zabójca, nie? Bez kurczę mrugnięcia szedł. Ta presja wyglądała naprawdę imponująco, gdzie on normalnie był prawą ręką cały czas na ręce Roberta i on mu nie dał nawet, wiesz, gdzie Robert jest znany z tego, że zrywa się z tego dystansu, nie chce się za bardzo bić, wymienić ciosami, tylko gdzieś tam ucieka i szuka sobie sytuacji do tego, żeby zaatakować cię z tego dystansu, no to Parnas go nie wypuścił z tego bliskiego dystansu przez te 4 rundy. Nie? No, to była rzeczywiście fenomenalna walka w wykonaniu Parnasa. I teraz tak, powiedz Patryk, wracając do ciebie. Rozmawialiśmy przed galą o twoim szybkim powrocie. Gdzieś tam jeszcze o tym Radomiu głośno nie mówiliśmy, ale widziałem, że już się coraz mocniej ten Radom przebija do przestrzeni publicznej. Wczoraj nagrywałem na przykład wywiad z Marcinem Dygą z KF MMA i tam walczy Albert Odzimkowski. I Albert walczy w catchweightie we wrześniu 22, dlatego że by nie musiał robić dwa razy wagi w krótkim czasie, więc podejrzewam, że prawdopodobnie w listopadzie zobaczymy galę w Radomiu. I kurczę, druga taka informacja, świeży można powiedzieć news, to jest jakieś tam dywagacje na temat twojej walki z Danielem Rutkowskim. Może o tym chwilę dłuższą pogadamy. Jak ty to widzisz wszystko? No, wiesz co, no, gala w Radomiu. Druga sprawa jest taka, że no, Albert, no to wiadomo, że jak jest gala w Radomiu, to Albert będzie się na niej bił. Wygra walkę tam we wrześniu na Cave'ie i wskakuje na 8-4 na pewno, wiesz, tutaj w listopadzie na naszą halę. No a co do mojej walki z Rutkiem, no to kurde, no powiedz, czy jest? Znaczy tak, bo na początku, bo ludzie, wiesz, też się czepiają, że no nie należy mi się, że wiesz, że Rutek powinien dostać inną walkę i tak dalej, ale Rutek nie ma w tym momencie rywala. Nie ma z kim się bić, wiesz o co chodzi. Powiedział, że nie chce się bić o pas, sam Rutek powiedział to w wywiadzie, że nie chce się bić o pas, że on przed walką o pas chce wiedzieć dużo wcześniej i że on chce jechać na jakiś obóz do Stanów i dopiero wtedy może robić walkę o pas. Nie ma dla niego innego sensownego rywala na Radom, a druga sprawa jest taka, że jeżeli zrobią walkę moją z Rutkiem w Radomiu, no to stary, to oni mogą podnieść, no nie wiem, no, ta gala się sprzeda tak, w jeden dzień, a druga sprawa jest taka, że mogą zrobić moją walkę z Rutkiem, Alberta walkę z kimkolwiek i już więcej nie robić walkę. I już będzie cała hala, wiesz, wyprzedana, nie? Myślisz, że jakby zrobili twoją walkę z Rutkiem, to byście mieli kolejki na lotnisko? Jeszcze raz? Myślisz, że jakby zrobili twoją walkę z Rutkiem, to mielibyście kolejki na lotnisku tam? Możliwe, wariacie, no. Tylko muszą to może już nie robić na tej hali, tylko na stadionie, tylko w listopadzie to ciężko będzie. No, ale wracając do walki. Tutaj wiesz, to może to nie będzie takie na całą Polskę to też mi się wydaje, że będzie w miarę duża walka, ale no ale w Radomiu już z 5 lat nikt nie, każdy mówi o tej walce, wiesz o co chodzi, że kiedyś dojdzie na pewno, bo tutaj jest młody i że on idzie do góry, że Rutek ta sama waga i że oni kiedyś będą się bić, to hala wybuchnie. No ale kiedy to zrobić, jak nie teraz, wiesz o co chodzi? To odwlekanie walk w przyszłość gdzieś tam, to zazwyczaj kończy się tak, że potem tych walk nie ma i no i ludzie nie zobaczą tego nigdy. A fajnie by było też, wiesz, zawalczyć z Rutkiem, jak jest w takim prime swoim, nie? Jest teraz najlepszy,
wiesz, za jakieś 3-4 lata on będzie kończył karierę już tak naprawdę, nie? No bo to już jest ten wiek, że on tam ma swoje jakieś tam ostatnie parę lat świetności, jest dalej w tej swojej najlepszej formie, no i jeżeli udałoby mi się go pokonać w tym momencie, no to ja, stary, zgarniam wszystko, nie? Jarasz się tym zestawieniem? Możliwym zestawieniem? No ale jak się nie jarać, nie? Jak wiesz, ludzie też do mnie tutaj piszą, że o, powinieneś się bić z Soldajewem, ze Stasiakiem, coś tam. Spoko, okej, ja się mogę z nimi bić, jeżeli tak będzie trzeba, ale dlaczego, jeżeli mam możliwość walczyć z kimś jak najwyżej, to nie wziąć tego jak najwyżej, wiesz? I tak będę się bił w tym Radomiu, no to ja chcę bić się z jak najmocniejszym przeciwnikiem, czyli właśnie z Rutkiem, nie? No bo on jest najwyżej możliwym, dostępnym rywalem na ten moment. I też nie, wiesz, nie gańcie mnie za moją ambicję. Nikt cię za to nie gani, absolutnie, przynajmniej, kurczę, ja bym nie rozumiał tego. Natomiast są w ogóle jakieś rozmowy, były jakieś już pierwsze telefony w tej sprawie, czy to jest na razie tak wszystko palcem na wodzie pisane? Jak to wygląda? To znaczy, wiesz co, no ja co wiem, się uśmiechasz już? Ja wiem, stary, że KSW się to opłaca. Wiesz, o co chodzi? Ja wiem. Oni muszą teraz do nas dobre, wiesz, dobre oferty dać, propozycje i tak dalej, bo ja wiem, że im się to opłaca jak żadna inna walka. No i co? No ja wiem, że kurde, że będziemy chcieli to zrobić, no. Artur też jeszcze nie rozmawiał, ja też, przede mną jeszcze jest szereg badań, mam nadzieję, że wiesz co, że wszystko wyjdzie tam, że to jakaś pierdoła, nic poważnego tym moim brzuchem, no bo nie mogę, wiadomo, mieć żadnych problemów już więcej. Wiem, że zrobię tak, że już nigdy więcej nie będę miał takiego czegoś, wiesz, żeby mieć taki stres przede wszystkim przez to na sobie. No i co, szereg tych badań. Jeżeli tylko zdrówko będzie dobre, no to ja wierzę, że w Radomiu będzie mocno, nie? No to słuchaj, no to pozostaje mi tego ci życzyć, sfinalizowania tego starcia i przede wszystkim zdrówka, żebyś przed swoją publicznością wyszedł w 100% zdrowy na tym evencie. A teraz co? No chwilę odpoczynku i jeśli to jest listopad, to niedługo musisz znowu wracać na salę, nie? Ściągam tylko szpy z głowy i jestem, a druga sprawa jest taka, że kurde, zrobili teraz obóz, Seba Przybysz, siedząc, wiesz, ciężka ekipa na prymusie, a ja nie mogę trenować, nie? Siedzą takim składem, a ja już tam byłem wczoraj, oglądałem sobie, jak trenują i mówię, nie, jakby nie te szpy na głowie, już bym trenował, nie? Ale no muszę to, wiesz, poczekać, ściągnąć i dopiero wracam. To słuchaj, no to co, ściągaj szwy, wszystkiego dobrego ci życzę, dziękuję za poświęcony czas na wywiad. No i co, szanowni państwo, Patryk Kaczmarczyk moim rozmówcą, nie pozostaje nic innego jak trzymać kciuki za sfinalizowanie walki z Rutkiem i fajną galę w Radomiu. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam wszystkich.